No cześć, tutaj Indie StarCraft i witam was w pojedynku Mana kontra Nercio, czyli polskie El Clasico StarCrafta. Dwóch niesamowicie dobrych polskich zawodników. Można powiedzieć, że od 2 lat dominują oni polską scenę. No i ciężko jest skoczyć na ten poziom, który reprezentują. No, czasami ociera się Tefel, czasami ocierają się również inni polscy zawodnicy typu Dana, Senin, ci oni, znaczy oni najbardziej im przychodzą tutaj do głowy. Ale no, nie oszukujmy się, od dłuższego czasu Tomana oraz Nercio są najlepszymi polskimi zawodnikami. To oni jako jedyni właśnie zawodnicy z naszego kraju zwyciężyli w turniejach ponad 100 tysięcy dolarów. No i miejmy nadzieję, że dadzą nam tutaj pokaz olbrzymiego skilla. Ja tutaj może jeszcze troszeczkę ogarnę parę rzeczy, bo nie jesteście zapewne przyzwyczajeni do takich efektów. Także chwileczka, o, już wygląda to nieco lepiej. Także już rozpoczynamy. Godzina czwarta, Artur Nercio Bloch. Zawodnik teamu Acer, bardzo renomowana drużyna, dolny lewy róg, powiedzmy godzina 8. Liquid Mana, czyli Grzegorz Komincz, niewątpliwie najlepszy Protoss w Polsce kontra najlepszy Zerg w Polsce. No i już widzimy pierwsze tutaj jakieś małe decyzje ze strony Grzegorza. Jest pylon postawiony w naturalu, ale w jakim on miejscu to postawił? Przypominam, że Inferno Pulse to mapa niezbyt taka przyjazna dla Protossów. A tutaj na rampie będzie chyba starał się zabudowywać. Ta rampa bardzo szeroka. No i pewnie dlatego tam już pierwszego pylona swojego postawił mana. Trochę szczęścia ma właśnie ten zawodnik, bo już pierwsza probka dojechała w miejsce, gdzie znajduje się Nercio. Oczywiście Nercio mógł być jeszcze w górnym lewym albo w górnym prawym rogu tej mapy. No i wygląda na to, że Artur nie będzie się tutaj bawił. Już wykorzystuje fakt, że ta mapa jest bardzo nieprzyjemna dla Protossa, że tutaj bardzo ciężko jest właśnie zabezpieczyć ekspansję numer 1, więc będzie grać szybkie zerglingi, no i właśnie to otwarcie zagwarantuje, myślę, mu bardzo, bardzo fajny start na tej mapie, bo naprawdę mana będzie miał strasznie ciężkie życie, jeżeli chodzi o blokowanie tej rampy, ale widać, już ma jakiś pomysł, już ma jakąś koncepcję, bo na pewno tutaj pojawi się Forge już za momencik. No, nie zacząłby chyba od Nexusa, to byłoby całkiem ryzykowne, chociaż kto go tam wie, może jednak będzie Nexus jako pierwszy budynek. No, może mana tutaj ma to wszystko całkiem nieźle wyliczone i faktycznie ma to wszystko sens i no, dobra, odważnie na sam start. Dokładnie, jest już Nexus postawiony, wszystko na 17 supply'u w tym momencie, za chwileczkę będzie Forge i próba zablokowania całej rampy, tylko pytanie właśnie, czy starczy czasu, czy starczy tutaj tych sekund, celnych sekund, które nam lecą. No przypomnijmy też, że te pozycje, na których znajdują się obydwaj zawodnicy, ta mapa, no ten dystans właśnie nie jest zbyt duży, także ja myślę, że zerglingi z szybkością mogą tam dobiec na czas, no ale to jeszcze nam się okaże, to wyjdzie w praniu. Forge oczywiście jest zbudowany, Nercio tworzy pierwsze zerglingi, probka cały czas patrzy, no i tutaj, no się mana już na 100% wie, co zagrywa Nercio, bo widział ekstraktor oczywiście. No i tutaj jeszcze takie małe potwierdzenie dla tego zawodnika, nie ma hatchery, także no, na pewno zagrożenie się zbliża i mana o tym wie. Teraz tylko jeszcze przegonić tą probkę i postawić hatchery, no bo tutaj Nercio oczywiście z jednej bazy grać nie będzie w nieskończoność. No i ekspansja już się tworzy, tutaj widzę, że jeszcze jakieś overlordy na górze mapy są ustawiane, jeden leci do naturala, mana też zawczasu wysyła swoją probkę gdzieś na środek mapy, więc jest tutaj jakiś potencjał do kontrataku już za kilku minut ze strony Protossa, ale skupmy się teraz na Nercio, bo to on teraz przez kilka dłuższych chwil będzie agresorem. No i właśnie, czy mana zdecyduje się na pełną zabudowę tej całej rampy? Jest idealnie 150 minerałów, jest, dobrze stoi ta proba, chyba tak, ale Nercio i tak będzie próbował się przebijać. Tutaj ta probka jest odłukiwana, zniszczona, trzy zerglingi zniszczone przez tego kanona, więc całkiem nie najgorzej to wyszło. No nieźle, niezły zamysł miał tutaj mana, no i faktycznie kilka zerglingów przebiegło. Nercio swego czasu był bardzo znany z tego, że swoimi zerglingami no po prostu rozpracowywał swoich przeciwników bez większych problemów. Jedna probka już tutaj padła. No trzy łącznie w całej tej rozgrywce, już cztery w tym momencie, więc no sami widzicie, jak ciężko jest tutaj zrobić cokolwiek przeciwko... O, mana to anulował. No tak, bo to był gateway, więc wypadałoby to anulować, ale cały czas tutaj jest przejście i Nercio postanawia tutaj dalej atakować. Co ciekawe w ogóle, Artur Nercio Bloch nie robi dalej drony, bo wielu zergów by zrobiło dalej zerglingi i próbowało jeszcze dalej przebiegać, ale Nercio z tego zrezygnował, przebiegł kilkoma zerglami i już GG pisze mana, już GG. Także tak jak troszkę się niepokoiłem na samym początku rozgrywki, bardzo, bardzo niewygodna mapa dla Protossa i niesamowicie ciężko jest zapobiec tego typu wbieganiu zerglingów do jego bazy. No mana miał jakiś pomysł, ale niestety to nie zadziałało, jakby tego chciał. No cóż, 1-0 dla Nercia, póki co można by tutaj, ups, mały punkcik już dać po jego stronie, także za chwilę przenosimy się na mapę numer 2.